Chociaż budowa Głogowskiego Hospicjum już dobiegła końca, to wciąż mieszkańcy mogą finansowo wspierać jego działalność. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, nieocenione są stałe wpłaty na jej konto. Mamy drużynę Żonkila, jest to nasz projekt taki, zachęcamy wszystkich do wpłacania stałek, czyli do ustalania stałych zleceń, tak żeby co miesiąc pewna kwota z naszego konta wpływała właśnie na konto fundacji. Te kwoty są naprawdę różne, bo to jest od 5 zł, to jest najmniejsza stałka, która wpływa, do kwoty 800 zł. Po regularnych wpłatach każdy darczyńca może trafić na ściankę drużyny Żonkila w hospicjum. To dodatkowa forma nobilitacji tych, którzy troszczą się o działanie placówki. Chcemy pokazać, że nie tylko wielcy, nie tylko ludzie, którzy przekazują ogromne pieniądze, mogą trafić jako darczyńcy, tylko nawet ci, którzy przekazują te przysłowiowe 5 zł, są w stanie trafić na tą naszą ściankę po to, żeby pokazać, że też wspierają hospicjum. Głogowskie Hospicjum rozpoczęło przyjmować pacjentów na początku lutego tego roku.